Witamy wszystkich w piątym odcinku PS4 Live Blogcast. Ja nazywam się Michał Strzyżewski, a ze mną są... Z tej strony oceanu Piotrek Kubiak. I debiutujący Łukasz Wendę. Czołem. Tak, taki mamy dzisiaj skład. A o czym będziemy gadać? No dzisiaj to mieliśmy mieć inne różne tematy, ale jest nagląca sprawa, ponieważ popsuło nam się biedne PlayStation Network. Był mały atak, samolot na szczęście nie wybuchł. No ale o tym więcej to zaraz powiemy trochę w naszym redakcyjnym gronie. Co panowie myślicie? Co się działo? No grubo. No grubo, grubo. To Łukasz bardziej, może powiedz, bardziej, jeżeli powiedz parę słów. Tym bardziej jeżeli chodzi o ten samolot, bo tutaj wszedł w temat Piotrek i to, że tak powiem, pałeczka po twojej stronie. Piotrek, opowiedz o tym samolocie, bo też się dowiedziałem dopiero od ciebie, a to jest nader ciekawe, bo atak jako atak tam na jakieś systemy, no to wiadomo, można jeszcze jakoś przeżyć, ale jeżeli zawraca samolot z szefem Sony, no to już jest grubsza sprawa. Ja myślę, że zrobili sobie tak. Panowie chcieli sobie zrobić trochę większy fame, no i co wyszło? Zrobili atak, udało im się, no to może jeszcze zawrócimy samolot i po prostu zadzwonili do linii lotniczych, to żaden hak według mnie nie był. Tylko zadzwonili do American Airlines, którym leciał akurat, doszli jakoś, że leci tym samolotem w tym momencie, manifest samolotu zdobyli czy coś takiego. No i wyszło, że alarm bombowy w samolocie przewożącym szefa Sony Online Entertainment i winni są hakerzy z grupy Lizard Squad. No i tyle. Także to ja myślę, że to taki sobie zrobili wisienkę na torcie na koniec, aczkolwiek największym problemem ja myślę, że jest to, że no znowu Sony dostało w dupę, tak? Że mieli robić tylko jakiś tam zwykły tam maintenance, ten cały ten, czyli że tam poprawki, naprawy, jakieś tam usprawnienia systemu i tak dalej miało, przynajmniej w Stanach miał być wyłączony cały PSN normalnie, no taki po prostu miało być to zaplanowane, a okazało się później, że no nie tylko to, że było zaplanowane, no bo to zaplanowali, ale w tym czasie hakerzy też zaczęli robić no swoje chocki klocki. No to, że tak dobrze się wbili w sumie z czasem, nie? Ci hakerzy. Na to wychodzi. Dało akurat przed konserwacją, tak. No a jak myślicie, to jest, że tak powiem, celowo na Sony, bo z tego co czytałem, to tam jeszcze na Facebooka, odgrażam się Facebookowi i innym, że tak powiem, korporacjom, jakoś cisza o Microsoftie, no ale to już nie będę nic insynuował. Czy to takie przypadkowe, czy po prostu to było stricte nastawione, chcemy zaszkodzić Sony, bo nie wiem, sprzedało 10 milionów konsol, bardzo dobrze im idzie, no to podkładamy im świnie, nogę i tak? Atakujemy, tak. Ja myślę, że oni to zrobili po prostu, takie grupy według mnie atakują po prostu kogo im się uda zaatakować. Dlatego, no bo... Ale sorry, ale to nie do końca, bo z tego co wyczytałem, to jest na zasadzie każdy komputer, każdy serwer można tak zablokować. Także to nie jest jakiś mega atak bardzo skomplikowany, tylko są programy, które po prostu wrzucają i oczywiście, komputery... Tylko wiesz, co ma Sony z Facebookiem wspólnego, tak? Czy tam z jakimś tam, nie wiem, Googlem czy innym, no po prostu. No właśnie dlatego mnie to ciekawi, nie? Czy to jest czysty przypadek, że akurat trafiło na Sony, czy to jest, zrobili sobie listę stół tak zwaną, no i jadą po kolei i blokują, nie? Czy myślę, że możemy sobie pogdybać, a nikt z nas tak naprawdę się tego nie dowie i tyle. No. Co ty myślisz, Michał? No ja sądzę, że oczywiście przypadek taki w 100% to nie był, jednocześnie mnie się wydaje osobiście, że po prostu tak jak już wspominaliście, stworzyli sobie jakąś tam listę firm, którym można zaszkodzić i po prostu tym razem padło na Sony. Skupili się właśnie na tych bardziej gamingowych, bo tam jeszcze Battle.net był offline, wszyscy no właśnie. Z League of Legends i w ogóle to wszystko było też offline. Teraz jak się wejdzie na ich Twittera, Lizard Squad, bo oni tam wszystko informowali o swoich atakach, to coś tam wspominają też o Xbox Live. Jest pytanie, widziałem, jak sobie radzi, więc może coś też wzięli na tapetę Microsoft, więc no takie grupy po prostu sądzę, że im zależy na rozgłosie, żeby pokazać, że potrafią zrobić niedobrze największym korporacjom na świecie, a gry to jest też taki dosyć wdzięczny, społeczność graczy jest dosyć wdzięczna, no bo jakby upadło tam, nie wiem, strona jakiejś firmy, banku na przykład, no to najwyżej... To się tam ludzie nie za bardzo... No ja właśnie patrzę ich tweety w tym momencie, jest na przykład no Leisure Squad, how's Xbox Live doing, czyli no może teraz na nich padnie, więc panowie, no to chyba nie będzie to, że Microsoft zaatakował po prostu sobie Sony, prawda, no bo to albo żeby tak sobie poznali, że zaatakowali sami siebie. Tak, albo tak właśnie. O tak, się szybciej w tego podniosą i będą mówić, że mają lepszych administratorów. Oczywiście, no nie, no żarty żartami, ale dla mnie największym problemem osobiście to było to,
że włączam sobie wczoraj pięknie niedziela, siedzę sobie w domu, mam konta kilku kumpli właśnie, między innymi twoje Łukasz, Rafała. No, nie ma za co. No nie ma za co, nawzajem, gramy sobie nawzajem w grę, żeby nie kupować podwójnie, prawda? Więc po prostu próbuję sobie zagrać, bo nie kupowałem w Child of Light. A tutaj loguję się na Łukasza koncie jako Łukasz Wender. No i co? Child of Light ma kłódeczkę i nie mogę sobie pograć. I teraz mnie zastanawia jedno. Czy w takim razie faktycznie te zapowiedzi Sony, że były, że nie potrzeba nic online i tak dalej tego, do pudełkowych wersji nie, oczywiście bez tam online elementów gry, ale do gier kupionych przez PSN-a, w razie takich tych, że wybuch nam internet, no i nie ma, czy po prostu, czy faktycznie ja dalej mam jakikolwiek dostęp do tych gier. No bo niby te gry mam zainstalowane na swoim twardym dysku na PlayStation 4 i dlaczego ta gra nie chce działać? Jeżeli jestem, no, administratorem... Właśnie, znaczy, zalogowałeś się jako ja, czyli generalnie nie powinieneś się w ogóle zalogować, wtedy to by miało sens. No to tak. Możesz się logować, bo jest przerwa, nie działa internet, czyli tak, nie łączysz się z moim tak kontem i to ma sens, ale jeżeli zalogowałeś się do mojego konta... A ja się zalogowałem jako ty. Nie możesz ty zagrać w grę jako... Ja, no wiesz, to jeszcze mogło być co innego. Ja swoją główną konsolę, jak to było, Michał, po polsku, ta primary konsola? Podstawowa, coś takiego. Podstawowa konsola, coś takiego, ja mam tam wszystko po angielsku, więc nie ten, ale w każdym razie jako podstawową konsolę dałem Rafałowi, żeby on tam chciał sobie założyć po prostu, że moje konto wziął jako na swojej konsoli podstawowej, więc ja u siebie nie miałem swojej konsoli jako podstawowej. Może to zrobiło to, aha, że nie mogłem tego robić. Aczkolwiek dzisiaj, gdy PSN już normalnie działa, wszedłem na twoje konto, Łukasz, i co? I normalnie mogłem dalej grać. Jest normalnie, nie ma kłódeczki, jest wszystko w porządku i tak dalej tego. Więc coś tu jest na rzeczy, że po prostu, że no jednak te gry nasze, no są nasze, ale może tak nie do końca są nasze. Nasze, ale nie nasze. No szkoda, mogłem właśnie, jak trwała ta przerwa, spróbować sobie zagrać te Child of Light i wtedy, gdyby skoczyła kłódka, no to by już było ewidentny dowód na to, że po prostu... No właśnie, ja że kupujesz... nie chcę siać popeliny, bo nie wiem do końca, aczkolwiek mówię, zawsze mogłem zagrać, dzisiaj mogłem zagrać, wczoraj, gdy ten cały było zamknięte, całe PSN, próbowałem zagrać, nie mogłem zagrać w żadną z gier takich, które były po prostu online tego. Mogłem zagrać, tylko grałem trochę w The Last of Us, ale tak to nie grałem, po prostu nie mogłem w żadną grę, która nie była pudełkowa, zagrać. No i tyle. To ciekawe. No. Sądzę, że nie jest to powszechne. Bardziej mnie się osobiście wydaje, że to po prostu przez te kombinacje z kontami, że ono się w jakiś sposób musi wtedy łączyć z PlayStation Network, żeby weryfikować, że na przykład dwie osoby nie grają w tą samą grę, czy w tym momencie, nie mam pojęcia, jak no to jest. Ale w tym momencie, ale słuchaj, w tym momencie, no chyba, że ty byłeś jakoś, no właśnie, ale jak nie działało, to może w ten sposób to było, że sprawdzała mi konsola, gdzie byłem ostatnio zalogowany. Ostatnio zalogowany byłem ja jako Piotr Kubiak, a nie jako Łukasz Wendę. Więc może dlatego, ponieważ jeżeli tak, skoro nie było PSN-u, to jak ja mogłem się zalogować jako kto inny? No właśnie o to chodzi. Nie za bardzo jesteś w stanie wtedy, no bo nie ma sieci, tak? Mm-hmm. No, a tu było połączenie, bo się zalogowałeś. No ale, no tak właśnie, tylko nie pamiętam, jak ja się logowałem, czy jako ostatni się logowałem jako ja, czy jako ty i dlatego. No w każdym razie jest tu trochę takich rozróżnień. Prawda jest taka, dzisiaj mogę bez problemu grać w te gry, wczoraj w te gry grać nie mogłem. I tyle. I to, no to mi się nie za bardzo podoba i to jest zasadność ciągle moje starodawne myślenie kupowania pudełkowych gier. No. To jest jednak coś, jak widzisz, coś namacalnie masz w ręce, to wiesz, tak z kartą kredytową, tak? Tak. Łatwiej ci się wydaje pieniądze, bo to są tylko cyferki. A jak już byś miał napchany portfel, no to byś fizycznie wydawał te na przykład $100, 200, to już było troszeczkę ciężej. Jest to inaczej, oczywiście, że tak. To jest zawsze ten, no. No, no dobra. Tutaj wychodzi jeszcze właśnie przewaga tych klasycznych płytek nad cyfrową dystrybucją, że cyfrowa dystrybucja jest super fajnie, wygodnie właśnie, że można się dzielić grami przez oceana. W przypadku płyty DVD byłoby to troszeczkę, czy tam Blu-ray już teraz, utrudnione, no niemniej jednak jeśli coś pada, no to jak ma się tą płytkę w ręku, to się wkłada do konsoli, jest okej. Okay. A jeszcze jak będzie grać w chmurze, Michał, to będzie dramat. Jak utrudnione. Piotrek Seweryn, pozdrawiam. Przysłał mi kolega płytkę z Polski, The Last of Us po polsku. Gram na płytce, wszystko jest cudownie. Oczywiście żartuję. Nie, wiem, że żartujesz. Dobra. No dobra. Co dalej? Co dalej my mamy tutaj? Już patrzę, co mamy dalej. No, w sumie jesteśmy cały czas w temacie awarii PlayStation Network, więc możemy sobie troszeczkę powspominać to, co było w 2011 roku, bo to nie jest pierwsza awaria i
Ja się osobiście bardzo cieszę, że tym razem skończyłaś tylko na jednym dniu, bo jak... No, nie na 2 miesiącach. Czy ile to tam No trwało właśnie, wtedy? nie wiem ile trwało dokładnie, ale trwało Wiesz, plus nie strasznie. trzeba zmieniać żadnego hasła, nie trzeba, nie wiem, karty kredytowej, że nie wyciekły żadne dane, to jest ważne, trzeba No, różnica powiedzieć. taka, że to był jakby taki atak straszakami, a wtedy to już chłopcy ostro pojechali po bandzie, no bo właśnie wyciekły i numery dane osobowe i numery kart kredytowych, no to już było No i grubo wtedy. kombinacje haseł i username, tak? To też Dokładnie. wszystko wyciekło, także. No właśnie. A teraz tylko to, że nie można było wejść, bo po prostu zapchali to naprawdę tak na maksa, że sztucznie jakby chciało nie wiadomo ile osób wejść na PlayStation Network. Tak, te ataki DDoS-a, one są dobre, że tak powiem, pod tym względem, że są stosunkowo niegroźne, jeśli chodzi o długą taką perspektywę czasową, że właśnie uprzykrzają życie graczom, czy tam dowolnym innym użytkownikom jakiejś strony czy usługi przez jeden dzień, no ale ich intencją nie jest coś wykradzenia albo doszczętne zniszczenie systemu, tylko właśnie zablokowanie na jakiś czas. No właśnie. To nie jest ingerencja, to jest tylko blokada, nie? Że coś nie działa, ale ja z tym czymś nic nie robię. No to jest troszeczkę różnica, no jest to wkurzające, no ale już lepiej tak niż to co właśnie działo się 2 lata temu, czyli no, znikające pieniądze, prawda? To już boli na pewno. No. Bardziej niż zablokowane konto. Nie? Tak, ja tego pamiętam No ale to dokładnie. może świadczy też o tym, że się Sony dobrze przygotowało. No nie wiem, no tak sobie No strzelam. chyba się przygotowało, no bo wtedy ta bardzo długa przerwa w działaniu PlayStation Network była spowodowana właśnie tym, że oni rzekomo przebudowali cały ten swój system, zmienili zabezpieczenia, jakieś inne rzeczy, żeby to się właśnie nie powtórzyło. No i miejmy nadzieję, że już się nie powtórzy. Ja tak już tam pisałem na newsie na stronie, że mnie akurat ta awaria jakoś specjalnie nie obeszła, bo sobie w międzyczasie odkurzyłem jakieś offline'owe tytuły, które gdyby nie ta awaria, pewnie by tam czekało jeszcze długie miesiące, bo bym grał w pewnie jakieś gry online. No ale jeśli ktoś lubił No, tryb ale miałeś sieciowy. problem trochę, prawda? Jeżeli chodzi o granie, mówiłeś przed nagraniem. No trochę. Jeżeli chodzi o niektóre misje nie The Last of Us, co ja mówię, w Watch Dogs. No tak, w Watch Dogs, znaczy drobniutki problem, bo akurat sobie przychodziłem samouczek, znaczy samouczek, początkowe misje, które są swojego rodzaju samouczkiem. I tam była jedna, w której trzeba było wyszukać innych graczy. Przez chwilę się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle będę mógł iść dalej. Ale okazało się, że po prostu to była jak swojego rodzaju misja poboczna, wystarczyło wyjść z tego swojego wirtualnego smartfona i po prostu grać dalej, a poinformowała gra, żeby do tego wrócić, jak będzie ten. Swoją drogą to jest całkiem fajnie zrobione, bo ten bohater gry mówi, że po prostu smartfon zgubił mu zasięg i Fajnie trzeba iść rozwiązane. dalej. No, że nie ma jakiegoś komunikatu suchego, technicznego, że o, koniec, ten, że coś nie działa, tylko po prostu smartfon zgubił mi zasięg, robimy coś innego, więc jest Czyli całkiem. nie dość, że dobrze to rozwiązali pod względem takim, że grasz dalej, że nie przerywa ci się gra, no bo no, że nie możesz dalej misji robić progresu w grze, to do tego jeszcze po prostu fajnie to ubrali, że no niestety nie masz zasięgu i tyle. To jest coś podobnego, bodajże chyba to Co w było. centrum Chicago się zdarza bardzo często, to od razu mówię. A w jakiej grze było coś takiego, że jak padł ci pad, to ta twoja kierowana postać się chowała gdzieś, że nie szło ją ani tam zastrzelić, ani nic? Tego nie To wiem. chyba w Infamous to było coś takiego, że jak pad się, że tak powiem, kończył, to wtedy ten główny bohater gdzieś się tam zakradał i że tak powiem, nie można było go uśmiercić. O. Ja ci powiem, Ale bym jestem musiał wariat na sprawdzić. punkcie baterii, że wszystko musi być na 100% i tak dalej. Także u mnie No, to ale wiesz, rzadko się zdarza, żeby się pad rozładował. jak się dobrze rozegrasz, no to można No zapomnieć. tak. Tak. Tak szybko ta bateria schodzi. Ja aż się No szybciej, zdziwiłem, bo szybciej. DualShock ten potrafił trzymać tydzień. Znaczy ta trójka na Tak, PlayStation 3, tak. a teraz ojejku. Rzadko jest tak, że. Prawie jak z telefonami, prawda? Człowiek był przyzwyczajony ładować co 5 dni, a teraz co drugi dzień trzeba ładować smartfony, nie? No, ale są bajery, jest głośniczek, jest ten touchpad, który na dobrą sprawę nie jest Coś za w coś. ogóle użytkowany. No nie wiem, przydał wam się touchpad w tym, ten gładzik dotykowy w DualShocku w jakiejś grze tak konkretnie, czy uważasz, że to jest bajer? Tak możemy sobie Mi off-topic się podoba. leciutki zrobić. Ja lubię.
Mi się podoba. Po prostu na przykład lubię, nawet ja wiem, że w Watch Dogs łatwiej też się na przykład gra, gdy tym analogiem nie przejeżdżasz i tak dalej, ale ja czasami lubię tak sobie właśnie, czy powiększanie, pomniejszanie, czy przesuwanie po tej mapie tak właśnie falsetem. Lubię po prostu. No ja też lubię. No, dla mnie jest to pożyteczne. Fajny bajer, ale taki bajer, który jeżeli dobrze to twórcy wykorzystają, to potrafi być przydatny, a nie jakiś taki zbyteczny. Niektóre rzeczy, czy tam bajer, na przykład te światło, tak? To można by uznać, że w niektórych w niektórych grach to jest takie naciągane troszeczkę, wykorzystanie dla samego wykorzystania, tak samo jak to było w Heavenly Sword i kierowanie żyroskopem, tamtymi strzałami i tak dalej. No. Ale ja ci powiem, to światło może być fajne, na przykład tak jak widziałem, pewnie widzieliście też na tych trailerach Tearaway, co była na Vita gra i teraz jest na PlayStation 4, to fajnie będzie oświetlanie temu drogi po prostu, żeby ten... No akurat to jest... Może być to fajne, bo to po prostu... są pomysłowi i podejrzewam, że jest. To jest kwestia dobrego pomysłu. Bo myślę, że to jest mniejszy bajer, ten cały gładzik, touchpad, jakkolwiek to nazywać, niż na przykład tylny touchpad w Vicie, bo tam to jest to no, mało potrzebne raczej. No moim zdaniem to wszystko zależy od wykorzystania, na przykład z mojego osobistego doświadczenia chyba tylko Killzone Shadowfall wykorzystał to tak w 100% fajnie. Oczywiście nie grałem we wszystkie gry na PlayStation 4, więc nie będę się tak wypowiadał ostatecznie, ale tam było spoko. Na przykład głośnik wykorzystany był na notatki głosowe. No i no. Piękne umieranie tego żołnierza. No właśnie. No. Słynne już. Głośnik jest tego fajny, winny niestety. Głośnik jest Rezogan fajny. Kapitalnie. To Rezogan ma świetny. Albo latarka w The Last of Us. Też fajnie. Tak. No. No, tylko... To niby taki mały taki smaczek, ale jak to fajnie jest tego, jak taki idziesz, tak. Schodzisz do podziemi, nagle klik, klik i to słyszysz tym, to się morda banan na gębie się robi od razu taki, że nie wiem, się śmiejesz sam do siebie. No. Tak. To samo w Infamous, jak tam te rozmowy i te dzienniki, tak. Co się odsłuchało. Super, naprawdę, bardzo. No bardzo... i ten, no i jak sprayem, nie? Jak tak, tak, głośniczek zdecydowanie, tak, jak zasysasz moc, nie? Wychodzi z telewizora, a potem słyszysz tak, u siebie tak, na tym. Dokładnie. No, to akurat ładnie zrobili. Ja uważam, że powinni się rozwijać kontrolery w stosunku do, wiesz, no do, tak, do tego. No tak, bo trzy generacje było prawie to samo, tylko tyle, że dodali żyroskop, nie? Tylko wiesz co, ten żyroskop teraz w tej czwórce jest tak niesamowity. Ja na początku musiałem kumplowi tłumaczyć, bo on u mnie zawsze widział, ja mam tą PlayStation kamerę, tak? I ja mu musiałem tłumaczyć, że tej PlayStation kamery nie potrzeba, żeby na przykład wpisywać tekst. Wiesz, samym tylko używać tego żyroskopu, nie? Po prostu, bo jest tak niesamowicie czuły. Także rozwijanie, nawet takie drobne kontrolerów z generacji na generację bardzo pomaga, bardzo fajne jest. Nie stoją w miejscu, tylko idą dalej. No tylko mówię, no im więcej bajerów sadzisz, to dokładnie tak jak chyba ty, Michał, podałeś, że właśnie, że smartfony, tak, no to bateria Łukasz, potem tak. Jest, czy Łukasz, no to bateria nagle nie starcza się nawet na cały dzień, tak, no. Także coś za coś. Aczkolwiek ja wolę poświęcić baterię, a mieć lepszy kontroler właśnie, lepszy żyroskop, lepszy, no, lepsze te funkcje, wszystkie bajery takie może, ale ja lubię takie rzeczy. No, też jestem gadżeciarzem, także witaj w klubie. I zobaczcie, trzeci temat nam się złożył, tak przypadkiem. No, już. Pozaprogramowy. Tak jest. No, a kolejny temat, o którym możemy pogadać, to na przykład w co gramy. O, tutaj w co gramy, albo co możemy pohejtować, bo bez hejtu nie byłoby odcinka. No właśnie, właśnie. Więc Łukasz, coś o Diablo chciałeś powiedzieć, parę cierpliwych słów. Ja teraz od paru dni katuję Diablo, tutaj podziękowania dla Zialdę, który mi go wypożyczył. No i tak, no generalnie to jest Diablo 2, tyle tylko, że to wszystko jakieś takie rozwlekłe. No, to jest po prostu tak emocjonujące jak moda na sukces. I gdzieś, kiedy się zaczyna w pewnym momencie jakaś lepsza akcja, to potem znowu te trywialne dialogi i zadania typu słuchaj, no musisz mieć koronę, ale żeby mieć koronę, no to musisz znaleźć syna Kowala, a syn Kowala mówi, że żeby ci pomógł, to musisz mu pomóc zabić żonę, bo jest zarażona i bla, 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 bla. To jest takie Neverwinter Night po prostu. Nie ma... To jest takie sztuczne, aż czuć, sztuczne budowanie, że tak powiem, dodatkowych misji. Gdyby to było misja sensowna od A do Z, ale jest na przykład długa i ma tam jakieś etapy, to rozumiem, no ale znowu dochodzę do końca misji i znowu następne. Poza tym ja tak lubię sobie pogrzebać, pochodzić, no i w każdy róg zaglądnąć, każdą skrzyneczkę otworzyć. No i tak się napakowałem już po paru godzinach grania, że te sklepiki dla mnie to już jest po prostu...
Pchli targi, nic tam, ja u siebie dźwigam u mojego pantagonisty taki sprzęt, że te sklepiki to dopiero chyba za parę godzin będą tak wyposażone, także wchodzę po prostu w ekipę stworów, naciskam parę klawiszy, no i jest po zawodach, no i być może troszkę tutaj to zostało no, niedopatrzone, że tak w miarę prosto, bo wystarczy po prostu zaglądnąć w każdy zakamarek, można się bardzo szybko i mocno podpakować, tak że nikt nie jest w stanie ci podskoczyć, a wtedy sama gra, jak jeszcze jest miałka fabuła, też traci troszeczkę na emocjach, nie? No i to nie jest to samo na przykład The Last of Us, że możesz być uzbrojony po zęby, a coś pójdzie nie tak i możesz stracić życie, no tutaj raczej takiej ewentualności nie ma, bo naciskam L1, no i pakuje się postać i jadę dalej, także trochę myślałem, że to będzie ciekawsze, a to jest po prostu kolejna część tego samego, czyli odcięty kupon. Co prawda chodzi to bardzo, wygląda to bardzo ładnie, chodzi to bardzo płynnie. No jak właśnie, jak to wygląda, bo ja tego nawet nie widziałem. Ładnie. Co z 60 klatek wygląda, czy jak, czy są drogi? Tak, jest to naprawdę cholernie nawet płynnie, jak nawet jak jest kosmos, tak. Latają te członki, kurczę, na prawo i lewo. Chociaż bardziej mi się podobały, że tak powiem, eksplozje i śmierci przeciwników w dwójce. Gdzieś tam było to mlaśnięcie takie bardziej charakterystyczne, a to tak to wszystko pęka, jak wiesz. Jak gdyby nigdy nic. No także generalnie no jakoś nie ciągnie mnie. Ile bym dał? Kurczę, no 7 na 10. Siódemka jeszcze się gra. Ja grałem w Diablo jeszcze na PC-cie trójkę, jak tylko wyszło. Jeszcze nie było ten Reaper of Souls, tylko był normalny, ten standardowy. No i teraz tak, goście wzięli ile? 6-7 lat, żeby zrobić tą grę? Gra jest proceduralnie generowana, czyli nie jest w pełni stały świat. I tak, historia jest krótka, skończyłem główny wątek, trudno nie skończyć to, ile trwało parę godzin, jak się szło tak, no nie to, że tak jak ty wszystko żeś tego, tylko tak mniej więcej, no żeby przechodzić dalej. I problem jest taki w tej grze, ja to ile razy się już z kumplami tutaj kłóciłem, że jeżeli robią tyle czasu grę, to powinni się chłopaki zebrać i tą historię zrobić troszkę dłuższą. Przynajmniej ze 2-3 razy dłuższą. Albo bardziej emocjonującą, no bo no emocje jak na rybach, nie oszukujmy się. Dokładnie, ale wiesz, prawda jest taka, że oni robią grę, którą przechodzisz i potem tak naprawdę to jest tylko nabijanie staców. I przechodzisz ją drugi raz i masz już, no masz lepsze broń, masz wszystko. I przechodzisz następny raz i znowu to samo. Idź do tego miasta, zrób to, a tu, te same dialogi, to samo wszystko. No po prostu no żenada, że przez tyle lat i zrobili na parę godzin ten. Plus do tego jeszcze jak się przechodzi, czasami jest tak jak wchodzisz do miasta i tu jest na przykład taka panorama cała i tak dalej. To jest namalowane. Tam nawet, ja rozumiem, ktoś może powiedzieć, że to jest artystyczne czy coś tego, ale wiesz, namalowane, ładne, to możemy właśnie patrzeć na gry jak Child of Light, a nie wielką, wysokonakładową, budżetową grę i z tyłu nawet nie są trójwymiarowe te całe backgroundy zrobione, tylko są po prostu namalowana sobie taka tapetka i wszystko. Żenada, po prostu żenada i ja... No fajnie się rozbijał, nawet przy użycia myszki i klawiatury, tam przez miałem fan może trochę przez parę godzin, jak kumpel doszedł jeszcze online, no to we dwóch żeśmy tam siekali te potwory, ale jak potem znowu tego, o rany, oni znowu wstają, wiesz, te trupy, i znowu to samo, no po prostu tragedia, mówię, panowie, co wy robicie, a jeżeli już to nie bierzcie za taką grę $60, no po prostu no, tragedia. Na pewno nie jest to The Last of Us, które kończysz i chcesz przechodzić od nowa, nie? The Last of Us to jest, wiesz, to jest kompletnie co innego, bo to jest gra, taki fenomen, że tutaj to nie ma za wiele. Ostatnio IGN robiło 100 najlepszych gier wszechczasów, największa strona internetowa o grach i The Last of Us było pierwsze, więc tutaj nie ma, ale do innych nawet gier takich, tych wszystkich slasherów, no to po prostu, jeżeli Diablo jest tak wielkie, jak powinno być i tak okrzyczane i tak dalej, to panowie, zróbcie dobrą grę, po prostu. Bo ta gra dwójka, nie jest według tego, dwójka po prostu była najlepsza, bo świetnie się w to grało i fabuła była bardzo fajna i ciekawa. A tu jakieś to wszystko się... W dwójkę grałem godzinę, więc nie mogę za bardzo się wypowiedzieć. Aha, no ja skończyłem i te dodatki, dalej. No. Tym bardziej, że a propos Last do Was, też wyczytałem fajny komentarz, bo jedyne, co mnie najbardziej bawi w internecie, oprócz tych miliardów bzdur, jakie są, to komentarze ludzi. I pamiętam właśnie po tym, co mówiłeś, że pierwsze miejsce, to ktoś napisał komentarz, a czy widzieliście inne zestawienie z The Last of Us, gdzie ta granie byłaby na pierwszym miejscu? No także. No dokładnie. No, gadamy o Diablo, schodzimy na Last of Us, no bo to jest no fenomen dokładnie. Gry. A ty jak tam, Michał, w co grałeś? Podziel się może. No ja już wspominałem troszeczkę, że grałem w Watch Dogs i
Mogę powiedzieć, że mam już tam parę godzin rozegranych i gra się bardzo dobrze. Mnie się bardzo podoba klimat tej gry w ogóle. To, że się chodzi z tym gościem w tym płaszczu, że to jest takie dosyć wszystko mroczne. Znaczy, czy mroczne? No, mnie się podoba ten klimat. Właśnie jazda samochodem, tylko tutaj jest problem o tym, nawet myślałem, żeby napisać troszkę szerzej na tym. Na stronie, w jakimś artykule, że ta gra byłaby świetna, gdyby nie było Grand Theft Auto, bo jednak jak się jedzie tym samochodem i przypomnę sobie, co się działo na przykład, no nawet w GTA 4, bo w piątkę to tam grałem jeszcze mało, bo czekam na wersję na PlayStation 4, no to jednak to jest gorzej, ten model jazdy jest gorszy, nawet fizyka właśnie jazdy jest gorsza, nie jest takich fajnych detali, jeśli nawet stacje radiowe są. No, GTA to jest klasa sama w sobie. No i to jest po prostu ten problem. Nie wiem, jak wy to odbieracie. No, mnie na przykład bardzo się nie Nie podobają masz. kolizje, że uderzę w drzewo albo w budynek i to się nic nie dzieje. A przypomnę sobie, że w 2008 roku w GTA 4 te kolizje były po prostu jak żywe, że tak powiem, bo się wjechało w słup, to ten samochód był po prostu idealnie w tym momencie, w tym miejscu wgnieciony i to wszystko świetnie wyglądało. A tutaj tego nie ma. Ja A nie masz uważam. wrażenia, że Watch Dogs, sorry, jeżeli wchodzę w słowo, Piotrek, że Watch Dogs to jest taki troszeczkę podrasowany Assassin's Creed, jeżeli chodzi o te ruchy no nie wiem, ja miałem wrażenie, że to jest po prostu Assassin's Creed, jak już widziałem trzecią misję, że znowu trzeba cholera kogoś gonić. I ja, kiedy mam ten super power telefon i mogę sobie chodzić i szmerać i pomału sobie odkrywać, jakie to ma bajery, muszę gonić jakiegoś chłopa. I znowu to samo, on tam biegnie, po jakimś czasie jak baletnica, odwraca się po prostu o 180 stopni, nie ruszając nogami w ogóle, jakby, nie wiem, przemieszczał się Yoda i znowu ucieka. Wypisz, wymaluj, trzecia bodajże, czy druga misja w Assassin's Creed, który podjeżdżam do portu i goń go. No. Po prostu to już mnie dobiło totalnie. Ja jakoś tak się jakoś, od momentu, kiedy zaczęła się ta krytyka za grafikę, nie umie się do tej gry przekonać. Także Watch Dogs dla mnie to jest po prostu kolejny odgrzewany kotlet, a z tego co... Po prostu Ubisoft jak dla mnie zorientowało się, że idzie im ta seria Assassin's Creed, zróbmy coś podobnego i rozdzielmy to na dwa tory. Jeden to sobie poleci Assassin's Creed, czyli tam wszystkie ważniejsze epoki możemy sobie przelecieć, możemy się cofnąć w czasie tu i tu i tu, ale zróbmy Assassina w wersji no, dzisiejszej. No i wpadli na Watch Dogs, no jak dla mnie to jest, nie, dla mnie to jest porażka ta gra, nie wiem. Nie wiem, być może się do niej przekonam, ale no nie, jak ty A zresztą grałeś w napisałem. ogóle? Grałem, no mówię Grałeś? ci, no ale chłopie, rozwalamy takie momenty, jak wtedy, co przychodzisz do siostry, jest wstawka, która jest po prostu no, technicznie beznadziejna, ale To to już. jest, to wiem. No i misja, idź porozmawiaj z siostrą. No kuźwa, jestem na trawniku przed jej domem i jedyne co muszę zrobić to wejść 7 schodów i otworzyć drzwi i następna animacja się włącza. Nie mogli tego zrobić na jednej, a jeszcze Zgadza jak się. jest ta animacja, no to on patrzy tego swojego super laptopa. Nie rozmawia z siostrą o ważnym problemie, bo ktoś o niej zadzwonił, tak? I ją tam, nie wiem, nagaduje czy straszy, a on zamiast na nią patrzeć, no to stoi przed nią z tą samą pozycją i patrzy na laptopa, nie? Na ten swój telefon. No No bo kurde, jest no no ludzie, no. life'em, no i tyle, no. Nie, no nic. Dla mnie tragedia. Już być może dlatego, że właśnie przez The Last of Us, który jest, no, ma tam parę bugów, ale jest tak dopieszczony, że to wszystko ma sens. A w tej grze dla mnie to jest wszystko takie naciągane, po prostu jak guma z majtek, nie? Ja obronię trochę. Starych majtek. Ja Watch Dogsa trochę obronię. Znaczy, zganię i obronię. Zganię to z mojego takiego prywatnego po prostu punktu widzenia. Ja praktycznie. Jeżeli nie w każdym tygodniu, czasami się zdarza, że cały miesiąc, czasami się zdarza, że 2 tygodnie w miesiącu, pracuję właśnie w Area Downtown, czyli tam właśnie w samym centrum w Chicago i po prostu znam miasto na pamięć. I jeżeli jadę teraz samochodem gdzieś, to nagle w tym, to czasami jest to aż surrealistyczne odczucie, że jest to dokładnie tak samo. Skręcasz za róg i nagle jest kompletnie, nie wiem, fontanna jest zamiast na przykład następnej ulicy i zbija cię to, bo ja chcę po prostu uciekać i jechać tak, jakbym jechał w prawdziwym Chicago, No, no. a to jest gra, ale przez chwilę ci się mózg wyłącza, no i tak jest, no i to ten. No Ale to jeżeli o no samą, super, no. wiesz, właśnie nie, wolałbym, żeby to było, nie wiem, jakieś Seattle, czy nie wiem, czy Wolałbyś Boston, nie czy znać coś. miasta. Tak, wolałbym nie znać tego miasta, bo wtedy by to było dla mnie bardziej prawdziwe. Tak, jest ten cały smaczek Chicago, jest tego, atmosfera czuje się oczywiście, kolejka L to jest wypisz, wymaluj, dokładnie tak samo wsiadasz i tak dalej, ale no zrobili wyspę, ale to musieli, no bo dlatego, żeby zrobić, ograniczyć jakoś to miasto, Chicago absolutnie nie jest wyspą, jest nad samym jeziorem położone,
ale pomijając to wszystko, samo grafika, to, że jest gorsza, oczywiście się zgodzę, że na przykład jest dużo gorsza niż Infamous, prawda? No bo tam patrzysz te wszystkie odbicia, wszystko tego. Tylko ja wybrałbym gorszą grafikę właśnie w Watch Dogs w stosunku na przykład do Infamous, bo to miasto żyje dużo, a przynajmniej żyje dużo lepiej w ten sposób. Tamci ludzie, wszyscy z kawą czy gdzieś tam tego, łażą w koło, nie możesz wsiąść do samochodu. Te samochody jadą jak tego, możesz te samochody powysadzać, ale tak, to co z tego, że wybuchł samochód, za chwilę jadą następne i przejeżdżają i tak dalej. Tamto miasto jest martwe zombie, po prostu drętwe. Tutaj przynajmniej na tym mieście, w tym mieście coś się dzieje. Już pomijam to, że możesz na przykład wszystkich tam czy hakować, czy podglądać ich i tak dalej, co oni tam robią, jakie tam z życia jakieś tam wycinki i tak dalej. To dodaje troszeczkę tego smaczku, że ten świat jest żywy, plus tam ze światłami, z innymi tym wszystkim robić. To do tego po prostu tych ludzi jest jakby więcej, tego wszystkiego jest jakby bogaciej jest. A zdarzyło ci się nad grafikę na przykład... bardziej stawiam to. Czy błędy są? Będą błędy, bo im bardziej skomplikowana jest po prostu i infrastruktura miasta, tak jak te wszystkie kolejki i tak dalej, tego, do tego jeszcze jak jest bardziej skomplikowane, naładowane więcej AI tych wszystkich postaci, prawda? I tego, to zawsze coś się spieprzy, to nie ma, żeby nie. Ale chodzi o to, że ten świat dużo lepiej żyje. No szyby są tylko, widziałeś pewnie szyby, czy nie? Że każda szyba to jest to samo. To jest to samo skrzyżowanie. Podejdźcie do szyby, jeżeli Michał no jeszcze tego nie wiesz. Patrzyłem. To raz zobaczysz, nigdy tego już nie opuścisz. Także ci daję takiego trochę, wiesz, no prezent od diabła na zasadzie, że podchodzisz do szyby, oglądasz tą szybę i na przykład z tyłu jest jakiś budynek, a tam zawsze masz skrzyżowanie. Masz z tyłu na przykład jezioro, a tu masz skrzyżowanie. Rozumiesz? Aha. Że jest pokazane, to tam, że niby to samo świat odbicie. Jest... Tak, że to samo odbicie w tym... w Infamous grze, która też właśnie jest otwarty świat i tak dalej, dlatego porównuję do niej, jest w ten sposób, że tam jest wszędzie naprawdę te odbicia są tak, jak jest, prawda? Jest tak samo, na przykład są te wirtualne, trójwymiarowe przestrzenie wystaw, czyli miejsca, do których nie możesz wejść, prawda? Ale są oświetlone i tak dalej, jakby to były prawdziwe wejścia, że jak idziesz ulicą, daje ci to wrażenie, że możesz tam wejść, możesz wszędzie obejrzeć tego, mimo że jest to nie do wejścia, jest to wirtualna ściana. Ale po prostu w Watch Dogs jest to w ten sposób, że to jest, no niestety, te szyby to strasznie wygląda. Wychodzisz nawet tam przez swój ten apartament czy coś, patrzysz na budynek, a tutaj, kurczę, takie skrzyżowanie. Ni w 5, ni w 10 kompletnie. No. Aczkolwiek ja osobiście wolę tę grę od Infamous. Nie dlatego, że Chicago, chociaż no, to jest też fajne, ale po prostu dlatego, że po prostu więcej jest co w tej grze robić. Więcej jest po prostu różnych rzeczy, których... Nie to, że przychodzisz następną misję i ten, tylko możesz się kompletnie wybić z misji i robić sobie poboczne jakieś rzeczy, co w ogóle nie ma wspólnego z całą kampanią gry. A tam no niby też możesz, ale to się robi wtedy takie trochę bardziej drętwe. Nie uważasz? No mi się wydaje, że i tak porównując to, i tak chyba z tego wszystkiego najlepszy będzie ten GTA 5, no ale... No, skończyłem na trójce, więc nie wiem, czy będzie mi się chciało jeszcze raz. Znaczy dla mnie czwórka była troszeczkę nudna, ale z tego, co widziałem i czytałem, no to piątka jest naprawdę dopakowana. No to zobaczymy, tym bardziej, że twórcy obiecują naprawdę, że... Ale historia jest ta sama, więc jak ja już skończyłem na PlayStation 3, no to trochę tak głupio grać jeszcze raz. No można, no ja wiem o tym, ale wiesz. No ja też najbardziej czekam na piątkę, bo to już będzie ten taki prawdziwy potwór, jeśli mój... Moje faworyt na najlepszą w ogóle grę tego roku na PlayStation 4, mimo że to już jest stara gra dosyć, bo ma już jakby nie patrzeć rok, to tam, no to ma swój urok. GTA 4, tak jak Łukasz mówił, ja też nie byłem jakimś wielkim fanem, bo tam moim zdaniem było tego troszeczkę za nudno. Zawsze GTA było dla mnie takim bardziej na luzie światem wykreowanym, że było... Fajnie określili to, IGN określił, pełne puste miasto. Czyli wrażenie w czwórce, że ach, wielkie miasto, wszystko tego i nigdzie wejść nie możesz. No tak. Takie zombie miasto. No to też, ten Niko też był takim trochę smutasem, nie było. No nie wiem, jak porównać na przykład tego Tomiego Versetti czy coś z Vice City. Dokładnie, nie czuć było takiego gangsterskiego klimatu, nie? No, że imigrant przyjechał i tam drobny ten... Jakiś drobny rzezimieszek sobie lata i myśli nad sensem życia i się zastanawia czy coś. A tutaj będzie fajne. W piątce jest fajniejsze miasto, jest fajniejszy w ogóle klimat taki, moim zdaniem przynajmniej. Czy w Polsce było to w pełnej wersji językowej, czy nie? Czwórka czy piątka? Piątka. Oj, nie mam pojęcia. Sądzę, że znaczy są napisy na pewno, ale jeśli chodzi o głosy, to śmiem wątpić. Nie, za duże.
A szkoda, no po prostu tak to bym. No nie tak za dużo, bo znowu na przykład Skyrim ma zrobioną całą polską wersję językową i jest ogromną grą. Także wiesz, to nie jest to, że wszystkie gry, które są to ogromne, nie mogą petycja być. Do twórców i jedziemy. Pewnie, już wysłuchają. Na nasz ogromny rynek, prawda? Nie, polski rynek się zwiększa. Już tak, nie hejtuj polskiego rynku. Znaczy, czytałem, że z piątym w Europie bodajże. Jak to? Co? Piątym rynkiem w Europie jest, jeżeli chodzi o gry, to jest Polska. No to jest wielkim rynkiem. No, serio, naprawdę? Wbrew pozorom. Nawet to mnie zaskoczyłeś teraz, bo zawsze to się Polskę tam widzi na szarym końcu, gdzieś tam, nie wiem. Gdzieś za małym krajem Holandią czy coś, bo bogaty, tak. Nie, no macie prosty przykład, jeżeli to byłby naprawdę mały rynek, to tutaj nie wyszłaby tak polonizacja, na przykład jeżeli chodzi o Sony, nie? Bo to, co Sony robi od paru lat, to jest mistrzostwo świata. Gdyby tutaj nie było możliwości zarobić, to też by to dawno olali, nie? No tak, Microsoft chyba nie robi czegoś takiego, prawda? No Microsoft to nas ma w końcówce układu... No ja nie za polskiego rynku teraz, także wiesz, no. Dlatego się trochę pytam. No tak, nie? Lepiej mi jest mieć posiadaczem PlayStation niż Xboxa w Polsce, zdecydowanie. Ależ oczywiście. No, znaczy wszędzie jest lepiej, no, ale w Polsce to w szczególności. Wszędzie jest lepiej. No, oczywiście poprzednio to górę brały, że tak powiem, używane w cudzysłowie gry, prawda? Używane. Można no ja takimi używanymi grami handlowałem na giełdzie w Warszawie. No, że można sobie ściągnąć z internetu, wypalić i grasz, nie? I, tak i jest. Tak powiem, to był główny powód, który przyciągał ludzi do Xboxa. To raz, a dwa. Ja cały czas z uporem maniaka, jeżeli tak rozmawiamy o konkurencji, powtarzam jedną rzecz. Wszyscy twierdzili tak, sprzedało się tyle PS3, tyle Xboxów. Tylko że te Xboxy mają tą wadę, że tam cholernie na początku dużo tych Xboxów padało. Czyli z tych na przykład, nie wiem, 80 milionów sprzedanych sztuk, to użytkowników jest tak naprawdę, nie wiem, 60 milionów, nie 80. No, w Stanach to może było trochę to inaczej. I to zaskoczenie teraz, jeżeli chodzi o następną generację, bo sprzęt się nie psuje i nagle im, kurczę, w Ameryce Xbox nie schodzi. Nie, ja myślę, znaczy, że schodzi. Schodzi gorzej od PlayStation, nie? Ja myślę, że to jest bardzo prozaiczna sprawa, dlaczego PlayStation sprzedaje się lepiej niż Xbox. Sprzedaje się lepiej, ponieważ większość gier w tym momencie jest jakby nie było multiplatformowych. Większość. Jeżeli ktoś ma kupić, ja znam gościa, który ma jedną i drugą, jak ma kupować grę multiplatformową, to mówi, biorę w ciemno. Zawsze biorę tylko na PlayStation, ponieważ konsola jest silniejsza. No plus do tego jeszcze nie przeszkadza temu fakt, że Sony ma chyba 16 czy 17 studiów swoich własnych, w których robi gry tylko na PlayStation. Także wiesz, zagrać w coś, no to tak, gram albo na PlayStation na ekskluzywach, albo na PC-cie i pewnie większość tych gier z Xboxa potem będę miał też na tym, na PC-cie. I tak naprawdę... No tak. Według mnie tutaj, przynajmniej na amerykańskim rynku, lepiej jako drugą konsolę, tak jak ja zresztą mam, posiadać Wii U do gier ze stajni właśnie Nintendo niż Xbox. Bo tam się po prostu wszystko tylko dubluje, nie ma sensu. I od cholery ludzi właśnie przechodzi w tym momencie, z tego co nawet w sklepach się pytałem, schodzą jak świeże bułki, mówię o PlayStation, Xbox leżą. I ludzie naprawdę, jak się widzi, że wychodzą z konsolą, to 9 na 10 to naprawdę wychodzą z PlayStation nowym. I połowa ludzi się przesiada. Dlatego myślę, te odgrzewajki, wiesz, w tej generacji są tak bardzo, bardzo modne. Ponieważ od cholery osób nie zagrało jeszcze właśnie w The Last of Us takiej gry. I dlatego to robią i będą takie gry robić, ponieważ jak długo jest na to zejście, przypominam, że właśnie The Last of Us jest najlepiej sprzedającą, przynajmniej w Stanach, najlepiej sprzedającą się grą, chyba ostatniego miesiąca. Mimo, że jest to odgrzewajka, no, tylko na jedną konsolę. Z Wielkiej Brytanii to samo, nie? To samo w Wielkiej Brytanii, więc po prostu to jest gra, która jest już ma grubo ponad rok, tak? Która już wyszła na jedną konsolę i teraz wychodzi tylko na jedną konsolę i tylko na tą konsolę wychodząc jest najlepiej sprzedającą się grą. No to o czymś to świadczy, że rynek potrzebuje tego, ponieważ od cholery ludzi przechodzi z Xbox do nas. Do obozu Sony. Tak. Do nas, no. Ładnie to ująłeś. No, ale takie są fakty. Co panowie, kończymy? Czy coś no jeszcze? No chyba można kończyć, nie ma co ten. Ja idę zobaczyć te szyby w Watch Dogs. Teraz będę zamiast grać, to będę siedział na ulicy. Ja się idę troszeczkę po... Jedna albo dwie szyby są, jedna albo dwa obrazki są po prostu ten i zobaczysz. Przyjrzyj się, może odwrócone. I nie, ja tak, czasami jest tam jakiś tam ten inwersy, coś tak, ale ten po prostu jest chyba w dwóch czy trzech i tyle. No. Także co panowie, kończymy. Mm-hmm. Dobra. No, to będziemy kończyć, tośmy się rozgadali, ale to... No, ale było dobrze, tydzień też się rozgadamy, ja już będę mógł sobie hejtować Watch Dogs i te szyby bez problemu, a
tym razem żegnamy się. Kto był ze mną, już wiecie, ale niech się pożegnają osobiście. Piotr Kubiak z tej strony. Łukasz Wenda z tej strony. Tak, i Michał Strzyżewski, jak zwykle zachęcamy do komentowania. Uwagi, wszelkie sugestie są mile widziane, a tymczasem mówimy na razie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie. No, cześć, cześć. Do usłyszenia, no, cześć. Hej.